Wiesz, co sobie pomyślałam, że jedynym wyznacznikiem Twojego sukcesu i to, że Twoje marzenia, czy pragnienia, czy cele się spełnią, jest Twoje, ale takie naprawdę dogłębne poczucie wartości. To, że Ty wierzysz w coś, czego jeszcze dziś nie ma, co dziś tak naprawdę może się wydawać wielu ludziom abstrakcyjne, ale Ty mimo wszystko na początku tylko w to wierzysz, otrzymujesz jakąś informację intuicyjnie. Ta informacja staje się dla Ciebie czymś pociągającym, czymś fajnym, czymś atrakcyjnym. A potem krok po kroku zaczynasz iść w stronę realizacji tego konkretnego pragnienia. I tak naprawdę troszeczkę idziemy po omacku. To jest jak dziecko we mgle, które idzie i widzi tylko krok przed sobą i podejmuje ten krok, potem mu się odsłania kolejny i kolejny. Czasami się zatrzymuje, bo się zgubi, czasami się zatrzymuje, bo nie wie, czy tam na końcu czeka coś rzeczywiście dla niego, ale ta wiara, to głębokie przekonanie, to głębokie poczucie własnej mocy go prowadzi. I to jest jedyny czynnik, żeby osiągnąć i wykreować sobie życie takie, jakie chcesz. Naprawdę. Bo po jakimś czasie za wiarą zaczynają się pojawiać konkretne fakty. Najpierw jest to wiara, potem już wiesz, a jak wiesz, to jesteś bardzo blisko celu. Ale ten czas, który jest pomiędzy, to jest ten czas, który tak naprawdę troszeczkę idziesz po omacku, ale on jest bardzo ważny, bo to jest testowanie i sprawdzanie tego, czy Ty rzeczywiście wierzysz w tą informację, którą odebrałaś, tą informację, która pochodzi z serca. Jej się czasami logicznie nie da wytłumaczyć. Trzymam za Ciebie kciuki.